W dzisiejszym wideo przyjrzymy się nowemu MacBookowi Pro, który swoją premierę miał kilka dni temu. Sprawdzimy, co zmieniło się względem poprzednika, dlaczego tak naprawdę mamy dwie wersje tego samego modelu, a przede wszystkim spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nadal jest to narzędzie dla profesjonalistów. Cześć, co u Ciebie? Ja nazywam się Marcel Guzenda i witam Cię na moim kanale, na którym rozmawiamy o różnych technologiach ze świata IT. Na co dzień pomagam w doborze różnych rozwiązań z zakresu sieci, data center czy cloud computingu, ale dziś skupimy się nie tyle na rozwiązaniu, co na narzędziu, bo MacBook Pro zdecydowanie za narzędzie dla profesjonalistów uchodzi. Oczywiście, jeśli jesteś tu po raz pierwszy, rozważ subskrypcję tego kanału, tak aby kolejny materiał nie umknął Twojej uwadze. Co prawda na co dzień nie śledzę nowości, jakie Apple wypuszcza na rynek, natomiast zauważyłem, że ten rok jest pełen właśnie takich update'ów. Mieliśmy update iPada Pro, był update również niewielki, jeżeli chodzi o MacBooka Air i teraz przyszła kolej na MacBooka Pro. Niestety w tym przypadku również możemy mówić bardziej o małej ewolucji, niżeli o rewolucji, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Dziś 13-calowy MacBook Pro jest klasyfikowany pomiędzy mobilnym MacBookiem Air, który, no, umówmy się, zbyt wydajny nie jest, a MacBookiem Pro 16-calowym, który ma dosyć wysokie parametry. Natomiast w przypadku tej 13-ki możemy mówić o dwóch różnych wersjach i temu dzisiaj się przyjrzymy. Sprzęt, jaki wpadł mi w ręce, to najtańsza wersja MacBooka Pro 13-calowego. Kosztuje około 6,5 tysiąca złotych, ale jest to również wersja najpopularniejsza. Jeżeli chodzi o podstawowe parametry przedmiotowego MacBooka, mamy tutaj 4-rdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,4 GHz, 8 GB pamięci RAM DDR3 niestety, dosyć wolnej, i dysk SSD o pojemności 256 GB. Jeśli chodzi o opakowanie MacBooka, tutaj w zasadzie nie zmieniło się nic od lat. Mamy ten sam minimalistyczny styl. Oprócz samego MacBooka znajdziemy oczywiście ładowarkę i kabel do ładowania. Jest też krótka instrukcja, naklejki i to w zasadzie wszystko. Największą zmianą w nowym MacBooku Pro nie są jego parametry, nie mamy tutaj jakiegoś nadzwyczajnego procesora czy jakiejś zmiany technologicznej, a nowa klawiatura, a w zasadzie nie jest to nowa klawiatura, a jest to powrót do klawiatury Magic Keyboard sprzed lat, bo jak wiadomo, ta klawiatura motylkowa sprawiała dużo problemów w tym MacBooku z ostatnich kilku lat, a więc jest to, jak ja to mówię, nowa, stara klawiatura, która jest sprawdzona po prostu, która jest bardzo wytrzymała. Ja również do takiej jestem przyzwyczajony, nie mam porównania, bo nie mam MacBooka tego sprzed 2-3 lat, nie mam porównania, jak pracuje się na tej motylkowej. Jeżeli chodzi o pozostałe zmiany na klawiaturze, mamy powrót do klasycznego przycisku Escape oraz również właśnie do strzałek w kształcie litery T. Niestety z tegorocznym 13-calowym MacBookiem Pro jest pewien problem i zauważy to zapewne każdy, choć troszeczkę zorientowany w podstawowych parametrach komputera, i zauważymy, że tak naprawdę mamy tutaj dwie wersje. Część modeli jest oparta o procesory 8 generacji, a więc już dosyć starej, oraz pamięci DDR3. W 2020 roku tutaj Apple zaszalał, oczywiście tak w negatywnym tego słowa znaczeniu, oraz mamy modele droższe, które już oparte są o w miarę aktualną serię procesorów 10 generacji, szybkie pamięci DDR4. No szkoda, że mamy właśnie taki rozdźwięk, że mamy teoretycznie ten sam model z tego samego roku, a tak naprawdę wewnątrz są to dwie różne platformy. Jak już wcześniej wspomniałem, to właśnie wersja z procesorami starszymi, procesorami 8 generacji, ma jedynie dwa porty Thunderbolt USB typu C. Ta wersja z procesorami 10 generacji ma już 4 porty, co uważam powinno być standardem również dla całej platformy. Ta rozbieżność w aktualności podzespołów wynika pewnie z chęci zaoszczędzenia producenta na kosztach, natomiast ja uważam, że w sprzęcie tej klasy, przede wszystkim w takich pieniądzach, no nie powinno się robić tego typu cyrku, bo inaczej tego nazwać nie można. Zapewne założenie producenta jest takie, że te modele oparte o starszej generacji procesorów i pamięci są dedykowane dla mniej wymagających użytkowników, a te droższe, wyposażone w podzespoły bardziej aktualne dla tych bardziej wymagających. Dla mnie totalny bezsens. Wracając do kwestii funkcjonalnych,
Mamy dostępny gadżet w postaci Touch Baru. Ja do tej pory nie korzystałem z tej funkcjonalności. Z tego co zauważyłem do tej pory, bardzo wygodne, bardzo przyspiesza czas, jeżeli chodzi o wybór aplikacji, jeżeli chodzi o uzupełnianie treści, jakie piszemy, także to jest na plus. W kwestii korzystania z systemu trudno do czegokolwiek się doczepić. Wszystko chodzi płynnie, aplikacje przełączają się bez żadnych lagów, także tutaj wszystko jest ok. Jeśli chodzi o grafikę, to ta we wszystkich 13 jest zintegrowana i dla podstawowych rozwiązań i takich półprofesjonalnych będzie to rozwiązanie wystarczające, natomiast użytkownicy, którzy potrzebują bardziej wymagającej karty graficznej, no muszą się w tym przypadku zwrócić w kierunku MacBooków Pro 16-calowych. Niestety nie zmieniło się nic w kwestii kamery i ta jest dosłownie z poprzedniej epoki. Owszem, działa, widać nas, jest ten obraz poprawny, natomiast no dziś, szczególnie w dobie, gdy te spotkania online są dużo częstsze, no oczekiwalibyśmy czegoś po prostu bardziej na czasie. Jeśli chodzi o kwestie audio, o głośniki, tutaj też nic się nie zmieniło, ale MacBooki Pro mają super dźwięk moim zdaniem, to nagłośnienie naprawdę daje radę, jeżeli chodzi o laptopy i jest to czołówka, więc jeżeli tu się nic nie zmieniło, ja nie mam się do czego doczepić. W kwestii wizualnej jest jeszcze jeden zawód. Chodzi o ekran i nie oczywiście o sam wyświetlacz, a o jego ramki. Dzisiaj w 2020 roku oczekiwalibyśmy od laptopa cienkich ramek, tak jak znamy to z świata smartfonów, a nawet już z produktów konkurencji. Tutaj niestety nic się nie zmieniło, te ramki są dość szerokie. Były plotki o 14-calowym MacBooku Pro. Niestety dalej mamy 13 w tej samej obudowie. Oczywiście mówię o 14 przy zachowaniu tych samych proporcji, tych samych wymiarów zewnętrznych. W mojej opinii tegoroczny MacBook Pro w kwestii wykonania, ergonomii czy ogólnej użyteczności nadal jest świetnym narzędziem, jeżeli chodzi o pracę, o obsługę multimediów. Jestem niestety zawiedziony podejściem producenta w kwestii wypuszczenia sprzętu tak nieaktualnych podzespołach, szczególnie, że jak wiadomo, no nie jest to sprzęt tani, wręcz Apple raczej jest sprzętem tym najdroższym na rynku, więc no tutaj duży zawód. Podsumowując, nowy MacBook Pro nadal może być narzędziem dla profesjonalistów, jednak ci muszą zwrócić uwagę właśnie na podzespoły, wybrać już nie tylko pod kątem parametrów, ale również pod względem ich aktualności. Dzięki za poświęcony czas i uwagę. Daj znać w komentarzu, jaka jest Twoja opinia na temat właśnie tegorocznego MacBooka Pro. Oczywiście, jeżeli sam materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, bo tak jak komentarze, pozytywnie wpływa to na możliwość dotarcia z tym materiałem do większej ilości osób. Zapraszam też do odwiedzenia moich sociali. I cóż, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!